Yo. Ej. Dziewczyny z klasy średniej chcą mieć farta w wysokiej. Będzie relacja na story, jak było spoko to post też. Sam chętnie o tym poczytam potem i pośród bandy idiotów jestem największym idiotem, ale nie o tym. Los chciał, że stałem się świadkiem tej nocy. Godziny leciały jak z procy. Trzymałem nerwy na wodzy, ich dwoje. Wokół mieszane drinki i nastroje. Bartender woła ostatnią kolej, on w niej widzi partnerkę na wieczorne boje. Koleżanki jej najchętniej poszłyby na swoje i idą, zapominając o niej, więc zostaje. Nie chciała sygnałów dawać mu, a jednak daje. On patrzy, jakby chciał na stałe mieć, nie na wynajem. Ją przed oczami mam i rażę, jakby znał się zawsze z nią. Kawalerka i kot, ale koktajl najpierw wypadałoby postawić. Koki ma ładne dwa, niby ślimaki. Rzęsy tak długie, że mógłby na nich zabić się. A pod żebrami serce kruche jak Frito-Lay. Bartender krzyczy coś gdzieś dalej. On się czuje jak przed stuntem kaskader. Jakby miał robić salta mortale. Mogę postawić ci drinka, okej, snapsa mi nalej. Może masz zapalarę, to dodało mu otuchy. Nie, nie palę, ale może ktoś z tutych ma. Ludzie krążą tu jak ćmy i muchy. Głośne dziewuchy, tam ci faceci ich brzuchy. Ja siedziałem obok przy ladzie. On wstaje nagle i kieruje wzrok na mnie. Pyta, czy mam ogień, ja mówię, że nie palę, ale czy mam go w sobie, nie. Nie mam go wcale, ja.